Witam serdecznie. Tomasz Domański, AgroSimex. Zapraszam na pierwszy w tym sezonie komunikat jagodowy. Dwudziestego czwartego marca, dziś znajdujemy się na plantacji truskawek w okolicach Grójca. Początek wegetacji troszeczkę wyhamował nam w tym sezonie i obserwujemy różnicę względem ubiegłego sezonu. I mamy to opóźnienie w granicach 10 dni, może więcej, to wszystko zależy od tego, jaka będzie pogoda w kolejnych dniach. Rośliny dużo wolniej wstępują w ten nowy sezon. Tak? Mieliśmy w tym roku dosyć liczne spadki temperatur, poniżej 20 kilku stopni, więc no tutaj też na pewno ta sytuacja mocno wyhamowała rośliny, a w niektórych przypadkach również mocno uszkodziła. Na niektórych plantacjach obserwujemy uszkodzenia właśnie korony, szyjki korzeniowej roślin. No i oczywiście ta sytuacja jest dosyć niepokojąca. Ale proszę Państwa, taka sytuacja jest tylko na nielicznych plantacjach. Na wielu pozostałych widzimy, że uszkodzenia, jeżeli są, to są minimalne lub w ogóle ich nie ma. Dlatego też no, kondycja tych roślin na tych plantacjach nieuszkodzonych powinna być dobra i te rośliny spokojnie powinny wejść w pełnię okresu kwitnienia i owocowania. W sytuacjach, gdzie mamy te uszkodzenia, no to tam oczywiście powinniśmy zapewnić specjalne warunki do rozwoju tych roślin, tak aby ta regeneracja przebiegła bardzo szybko. Truskawka jest rośliną, która się regeneruje dosyć szybko. Dlatego my również powinniśmy jej to jeszcze troszeczkę ułatwić i wtedy już do momentu kwitnienia, do okresu kwitnienia nie będziemy mieli żadnych widocznych uszkodzeń właśnie spowodowanych tymi zimowymi mrozami. Przede wszystkim powinniśmy zacząć od nawożenia, ponieważ żeby roślina dobrze się zregenerowała, jak również dobrze wystartowała w nowy sezon, powinna być dobrze zaopatrzona w składniki pokarmowe. I tutaj powinniśmy wysiać te nawozy oczywiście przede wszystkim w oparciu o analizę gleby. Teraz jest odpowiedni moment, aby uzupełnić potas, fosfor, szczególnie podając takie nawozy jak siarczan potasu czy też superfosfat. Ponieważ te pierwiastki, tak jak fosfor, jest bardzo mało mobilny i powoli się przemieszcza w obręb systemu korzeniowego, odpowiednio wcześnie wysianie tego nawozu pozwoli na rozpuszczenie się go i dostanie do obrębu systemu korzeniowego. Jeżeli chodzi o nawozy wieloskładnikowe, no to jeszcze powinniśmy te kilka dni poczekać. Czy to zrobimy tuż przed świętami, czy zaraz po świętach, to będzie, myślę, odpowiedni moment na podanie już tych nawozów bezchlorkowych, wieloskładnikowych. Tutaj również chodzi o ten azot, który będzie potrzebny. W tej chwili ta ziemia jeszcze nie jest dosyć dobrze wygrzana, mamy chłodne temperatury nocą, może już w najbliższych dniach spodziewany jest wzrost tych temperatur, no ale mimo wszystko, żeby odpowiednio wykorzystać ten azot, powinniśmy jeszcze te kilka dni poczekać. Czyli teraz w pierwszej kolejności wysiewamy nawozy potasowe i fosforowe za tydzień, 10 dni i tutaj powinniśmy zastosować Rosafert 12-12-17, Jaramila Complex czy też Blaukorn. A na odmiany, które wymagają dużo mniejszych dawek azotu lub w ogóle nie wymagają tego azotu do nawożenia wczesnowiosennego, powinniśmy zastosować Rosafert 5-12-24. Tutaj mam na myśli oczywiście takie odmiany jak Allegro, ponieważ ogólnie główne nawożenie truskawek powinno się odbywać po zbiorach, po sezonie. Teraz wiosna jest to jedyny czas na uzupełnienie tych składników pokarmowych. Więc tutaj właśnie w tych odmianach, które wymagają mniejszych dawek azotu, dajmy tylko 100 kg Rosafertu 5-12, tak żeby dostarczyć tylko te 5 kg azotu. Ponieważ ten azot naprawdę nie jest potrzebny tak wczesną wiosną truskawką, ponieważ nie chcemy, żeby nam rośliny wybudowały dużo masy liściowej, tylko chcemy, żeby nam zawiązały dużo owoców, żeby krzaki były krępe, a owoce były dobrze wyeksponowane, co ułatwi nam później ochronę właśnie tych plantacji. Kolejnym bardzo ważnym zabiegiem, który teraz należy wykonać, jest odżywienie gleby. Powinniśmy podać tutaj kwasy humusowe w formie oprysku i zalecam wykonanie zabiegu roztworem Rosa Humusu w dawce 6 kg na hektar. Ponieważ nasza gleba jest bardzo ważna, dobrze odżywiona gleba, dobrze zaopatrzona w składniki pokarmowe, w próchnicę, pozwoli właśnie lepiej wykorzystać te składniki pokarmowe. Jeżeli chodzi o inne zabiegi agrotechniczne właśnie na plantacjach truskawek, to też jest teraz odpowiedni moment na wykonanie zabiegów przeciw chwastom.
Polecamy teraz na zastosowanie herbicydów doglebowych. Gleba jest wilgotna, czyli mamy te odpowiednie warunki do zastosowania właśnie herbicydów. Tak jak Państwo widzicie tutaj za moimi plecami, na tej plantacji nie ma chwastów i dlatego na takiej plantacji jak najbardziej należy wykonać właśnie, zastosować te herbicydy doglebowe. I tutaj rekomendujemy zastosowanie herbicydów Stomp, Devrinol czy też Kolzamid. Tylko proszę pamiętać, że stosując te herbicydy należy dodać adiuwant, najlepiej adiuwant Remix, ponieważ ten adiuwant zapobiega przemieszczaniu się substancji aktywnej w obręb systemu korzeniowego i to również nie spowoduje powstania jakiejś fitotoksyczności czy też poparzenia najmłodszych części roślin. Tutaj dopiero rośliny powoli rozpoczynają swoją wegetację, czyli im wcześniej podamy te zabiegi herbicydowe, doglebowe, tym mniejsze będziemy mieli uszkodzenia na naszych roślinach. Każdy oczywiście herbicyd powoduje uszkodzenia na plantacjach, ale im wcześniej to zrobimy, tym lepiej dla naszych roślin. Kolejnym ważnym zabiegiem agrotechnicznym, który należy wykonać w najbliższych dniach, będzie oczyszczenie naszych plantacji z tych resztek roślinnych, z tych zeszłorocznych części roślin zaschniętych. Jest to bardzo ważny zabieg fitosanitarny, ponieważ na tych zaschniętych roślinach, na tych liściach zaschniętych mamy często bardzo dużo patogenów, czy to są zarodniki chorób, czy też są tam szkodniki, które będą infekowały te najmłodsze liście, które wyrastają. Dlatego powinniśmy użyć szczotek, aby dokładnie wygarnąć te zaschnięte części roślin, a następnie należy zastosować zabieg taki fitosanitarny przy użyciu miedzi, na przykład Nordoxu, łącznie z siarką. Tutaj polecamy siarkę Mikrotiol, czy też ASX Midstriol. Połączenie tych dwóch środków da bardzo dobre zabezpieczenie właśnie przeciwko wszelkiego rodzaju patogenom, przeciwko właśnie mączniakowi, tak aby te rośliny od początku mogły rosnąć wolne od wszelkiego rodzaju chorób i szkodników. Jeżeli chodzi o jakieś pozostałe zabiegi, no to ważne jest też, aby to oczyszczenie plantacji zrobić w najbliższych dniach, kiedy będzie ciepło, kiedy te liście już nam dobrze przeschną, żebyśmy je mogli dobrze wygarnąć. I to tyle, jeżeli chodzi o plantacje gruntowe truskawek, plantacje nieokrywane. Jeżeli chodzi o uprawy, które są prowadzone pod osłonami, no to tam z pewnością już też pojawiają się szkodniki. Dostajemy już sygnały, że pierwsze przędziorki pojawiają się na plantacjach. No i oczywiście trzeba zaczekać kilka dni, aż te temperatury będą wyższe, aby środki mogły dobrze zadziałać. I na takich plantacjach już powinniśmy zastosować Coromite, jeżeli jest uzasadnione to oczywiście, jeżeli są formy ruchome, jak również jaja na plantacjach. Jeżeli mamy tylko formy ruchome, możemy zastosować Ortus. I te zabiegi należy oczywiście wykonać za kilka dni, kiedy te temperatury się podniosą, a obserwując prognozy pogody, nastąpi to na przełomie tego weekendu i w przyszłym tygodniu już będziemy mieli po kilkanaście stopni na plus. I to są główne zabiegi, jakie chciałbym Państwu rekomendować na tą chwilę w uprawie truskawek. Może kilka słów jeszcze o malinach. Dzisiaj jesteśmy w scenerii truskawkowej na plantacji truskawek, ale warto też wspomnieć o malinach, o tych zabiegach, które są bardzo ważne. Maliny również są lokalizacje, gdzie ucierpiały po tych mrozach zimowych. No i tam też również powinniśmy jak najszybciej podać te nawozy, które będą w obrębie systemu korzeniowego, aby rośliny mogły je szybko pobrać i regenerować się. Dlatego też zalecamy wysiewanie tam właśnie siarczanu potasu, superfosfatu, jak również nawozów bezchlorkowych, Rosafertu, Jaramila Complex czy też Blaukorn. Zapewnijmy tym roślinom bardzo dobry start już od wczesnej wiosny, tak żeby one nie miały dodatkowych stresów związanych właśnie z niedoborem składników pokarmowych. Teraz również jest dobry moment na podanie herbicydów właśnie doglebowych, takich samych jak w truskawce. Również polecamy zastosowanie Stompu, Devrinolu czy też Kolzamidu. Bardzo ważne jest to, aby te zabiegi wykonać jeszcze przed ruszeniem wegetacji roślin, tak żeby te rośliny nie zostały uszkodzone właśnie przez te herbicydy doglebowe. I tutaj zalecamy zastosowanie Stompu w dawce 3 litrów na hektar, a jeżeli chodzi o Devrinol i Kolzamid, no to oczywiście na młode plantacje stosujemy niższą dawkę, 3-4 litry na hektar. A na starszych plantacjach zalecamy od 4 do 6 litrów. Oczywiście też należy dodać do tych preparatów adiuwant Remix. W dzisiejszym komunikacie to wszystko. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam również do zakupu naszej infokarty, w której szeroko wysyłamy komunikaty na bieżąco, tak? po kilka w ciągu tygodnia, tak abyście Państwo mieli przegląd sytuacji i zalecenia z dnia na dzień, co należy wykonywać na swoich plantacjach. Tak więc zachęcam do
zakupu infokarty, jak również do subskrybowania naszego kanału, czy to na Facebooku, czy też na YouTube. Będzie tam szereg filmów, szereg komunikatów, które będziemy wydawali systematycznie w ciągu sezonu. Dziękuję bardzo.